Słyszałeś mój głos 1000 razy, no. I to w wielu rzeczach, których teraz nie pamiętasz już, nie? Bo też jak się ogląda takie, wiesz, generyczne kreskówki po prostu w telewizji, to tam dużo tego było. Większa rola. W większej roli nie pamiętam. Pamiętam pierwszą. Pamiętam pierwszą, bo to był jakby taki emocjonalne wydarzenie, nie? Szczególnie dla mojego ojca, dla moich rodziców. Pamiętam, że oni to nagrywali wtedy wszystko. Jeszcze jak chodziłem do domowego przedszkola, to też pamiętam, że pierwszy to nagrali. I ten pierwszy mamy nagrany na VHS-ie, potem zgraliśmy na DVD-nie. W jakim porcie pan był ostatnio? W dalekim porcie na Oceanie Indyjskim. Przez jakiś czas to było wielkie wydarzenie, nie? Oni nagrywali każdy i pokazywali rodzinie i potem, no jak już robiłem 30, 50, to już było takie, masówka, nie? Lecimy dalej. Pierwszy, który robiłem z film, zupełnie nieznany film. Nikt go nie zna, nikt go nie widział. Jakiś taki film do telewizji, nazywał się Przygody Żółtego Psa. Ale pierwszej dużej roli nie pamiętam. Tą rolę pierwszą, nie? Jak tam uczyłem się, to pamiętam. No i parę takich ról mniejszych tak naprawdę, które zrobiły na mnie jakieś tam wrażenie, zapamiętałem. Ale pierwszej większej to nie pamiętam. No chociaż może ty mi powiesz. Może ty mi powiesz, jaka jest moja pierwsza większa rola. Mamo, w zamku jest jakaś dziewczyna. Bryczku, mówiłam ci, że nie wolno zmyślać. Ja nie zmyślam, widziałem ją. Ani słowa więcej, już do wanny. Bryczka, tego małego. No, to słodka postać bardzo jest. W ogóle jej nie pamiętam. W ogóle o tym zapomniałem. Pokazać ci sztuczkę? Bryczku. Oj, przepraszam. Ale to było późno, bo Piękna i Bestia jest z 91, ale ja jestem z 91. To był drugi dubbing Pięknej Bestii. Ten pierwszy był po prostu niewystarczającej jakości do IMAX-a, więc musieli zrobić nowy dubbing. No i część aktorów wzięli tych samych, a część podmienili. W szczególności dzieci, które były robione wcześniej przez dorosłych, podmienili na dzieci. Mogłam umrzeć ze strachu, ale miałaś głupią minę, jakby stąd wylazł jakiś potwór. Jest potwór? Gdzie? Wyszło nie najlepiej, nie? Kotac w kocie to była główna rola, w sensie tego głównego dzieciaka, no. Tak, to jakoś ten film nie zrobił furory. Nie był jakimś przesadnie dobrym filmem. Kurczę, chyba nie zamkniemy tej skrzyni nigdy. Za to mnie zapuszkują w szkole wojskowej Hansa Klossa dla łobuzów. A może weźmiemy mój wóz, co? Ty masz wóz? Tak, jasne. Ale pamiętam, że był zabawny. Dobrze się bawiłem go grając. No bo tam rzeczy się zmieniają w tym domu, nie? Ten kot w tym kapeluszu lata. On się słabo przyjął w polskim świecie, bo nie mamy tej kultury doktora Seussa. Nie znamy tego kota, nie? Nie wiemy, co tam... Nie ma jakby... Tak jak Amerykanie się wychowują na tym jako dzieci, my nie. Ale nawet tam się niedobrze przyjął ten film. Ale tak, był kot. Tam też była... To był ten, tego głównego dzieciaka grałem, to prawda, no. Teodora. Teodora, ej, nie wolno ci tu być! To tak jak wam! Moi znajomi bardzo lubią mi o tym przypominać. I bardzo lubią puszczać fragmenty. Bardzo lubią mówić nowym znajomym, ej, a wiecie, że Chris był Neville'em? Chris był Neville'em. Wczoraj wszedłem taką dyskusję. Ej, Chris, możemy mu powiedzieć? I znów się wymykacie! Posłuchaj, Neville, my chcemy... Nie! Nie pozwolę! Znów Gryffindor oberwie! Ja nie puszczę! Neville, nie gniewaj się, ale muszę to zrobić. Petrificus totalus! Wiedziałem, że będzie film. I pamiętam, że moim marzeniem dubbingowym było w tym filmie mieć rolę. To było moje marzenie, jak czytałem te książki, nie? Bo wiedziałem, że książki były niesamowite. Szczególnie, że ja jestem z tego pokolenia, że to było, że to właśnie jak my dorastaliśmy, to te książki Harry Pottera wychodziły w naszym wieku. One zawsze były dopasowane do... Tak mniej więcej plus minus 2-3 lata do mojego wieku, nie? Więc bardzo się identyfikowałem z tym i się chodziło do księgarni, kupowało się te nowe, czekało się, aż ona napisze te nowe wydania. I pamiętam, że jak wychodził film, to bardzo chciałem mieć rolę w tym filmie. No i udało się. Ej, wy! Neville dostał przypominajkę! Czytałam gdzieś o nich. Jak robią się czerwone, znaczy, że się o czymś zapomniało. Ale normalnie nie pamiętam, o czym zapomniałem. Neville miał w Harrym Potterze progresję. On na początku dramatycznie seplenił. To robiliśmy postać na full seplenie, na takim zupełnym nieogarze, takim, ale co się dzieje, nie? I
I on niby był tam inteligentny i sprytny, ale robiliśmy tę postać na, szczególnie na początku, w tych pierwszych częściach, sepleniącą, nieogarniętą, taką ten. I dopiero potem, z każdą kolejną częścią, odsłuchiwaliśmy do poprzednią i robiliśmy tak trochę mniej tego seplena. Że robiliśmy tak, żeby on się tak rozwijał, nie? Żeby była też w głosie, też trochę, też ten rozwój do tego. Neville, co cię najbardziej przeraża? Profesor Snape. Słucham? Profesor Snape. Tak, nie tylko ciebie. O ile wiem, mieszkasz z babcią. Tak, ale nie chcę, żeby bogini się w nią zamienił. No i ostatnią część robiłem swoim głosem. Ostatnią część robiłem na czysto już, nie? Już bez żadnej zmiany, bez niczego. Dobrze, Neville, zapewne wszyscy oczekujemy niecierpliwie na to, co nam powiesz. Żadnego fragmentu nie pamiętam teraz. Nieważne, że Harry nie żyje. Wracaj, Neville! Ludzie giną codziennie. Przyjaciele. Rodzina. Tak. Straciliśmy Harry'ego. Ale jest z nami. Tutaj. To co teraz kojarzę, to jest ten jego ostatni monolog, bo rzeczywiście w sumie na nim pracowaliśmy ze 30 minut. Ten, jak on tam wyciąga ten miecz z tej tiary i mówi, co on tam mówi, że nie zapomnimy Harry'ego, a o tobie tak, i ta emocje, i ten, to, że wszyscy go słuchają, i... No, to taka intensywna scena bardzo. Nikt nie zapomni o nich. O tobie tak! Bo się mylisz! Serce Harry'ego biło dla nas! Dla wszystkich! To jeszcze nie koniec! I tą scenę nawet można znaleźć na YouTubie. Nawet ją znalazłem kiedyś, nawet ją słuchałem i stwierdziłem, w sumie to nie nagrałem tego źle, nie? Bo często jak się to ogląda, jak się ogląda swoją pracę, w sensie to różni ludzie podchodzą. Są ludzie, którzy podchodzą tak, że oglądają i mówią, ojej, jak cudownie, jak jestem wspaniały, ojej, jaki ja mam piękny głos. Ale nie, ja to po prostu każdy błąd słyszałem. Każdą tam niedociągnięcie, każdy, co można by było zrobić lepiej. Ale na szczęście na tym, szczególnie w takich filmach, w takich rzeczach, to się robiło szybko. Kreskówki się robiło szybko. Są takie rzeczy, które się robiło, takie trochę masówki, nie? No i wtedy się robiło to najlepiej, jak się dało, ale mimo wszystko przemykały tam rzeczy czasami, zdarzało się. I wtedy, jak się to słucha, to jest takie, ojej, przemknęło, nie? Zły akcent w tym miejscu, a tutaj zła intencja, a tutaj trochę to brzmi sztucznie. Ale rzeczywiście ten monolog tego Harry Pottera, tego Neville'a w tym Harry Potterze, jak słucham, to słyszałem, w sumie daje radę. W sumie ja nie zrobiłbym lepiej. W sumie osiągnąłem tam pik mojego aktorstwa, pik dubbingu. Nie można lepiej, ja nie mogę lepiej, no na pewno oczywiście 1000 ludzi może zrobić lepiej ode mnie, ale ja nie mogłem zrobić lepiej. Ja zrobiłem najlepiej, jak mogłem i bardzo się z tego cieszę. No więc tak, to jest najbardziej znana moja postać. Jak cię interesują rośliny, mógłbyś przeczytać przewodnik zielarski Gołszołka. Wiesz, że jest czarownik gdzieś w Nepalu, który hoduje lewitujące drzewa? Neville, nie gniewaj się, ale mnie nie interesują rośliny. O, Jonasz to we wszystkim grał, co ja grałem. I tak. Ja pamiętam, że to byłem ja i Jonasz. I pamiętam, że Jonasz zgarniał te fajniejsze postaci niż ja zawsze. W każdym filmie Jonasz zgarniał fajniejsze postaci. Ja poznałem tego człowieka, widziałem go ze 3 razy w życiu, ale on w każdym filmie, we wszystkim, co robiłem, on brał te fajniejsze postaci. W każdym jednym. W Harry Potterze grał Harry'ego Pottera, a ja grałem Neville'a, nie? Co tam jeszcze było? Pamiętam, że kiedyś graliśmy Piotrusia Pana. Michasiu! Janku, jestem niewinny. Tu jest chłopiec, który nauczy nas latać. Obrażasz mój zdrowy rozsądek. I tam też pamiętam, że właśnie ten Piotruś Pan to był taka grupka tych dzieci, Joasi Wizmur, ona sobie tam wszystkich ich wychowała, wyuczyła i wszyscy to zrobiliśmy, nie? To było, i pamiętam, że tak, Piotrusia Pana grał Jonasz. Taka dziewczyna grała tą Wendy. I ona się Wendy nazywa, ta postać? Asia Jabłczyńska. I Asia Jabłczyńska też była wtedy, zgarniała wszystkie te najfajniejsze, te najważniejsze role, nie? Ja też chcę go poobrażać. To myślę o czymś miłym. Te myśli uniosą cię w powietrze. Chociaż też były filmy, w których ja miałem jakby główną rolę i ona też w nich grał, no bo naprawdę było nas niewielu, no. Juni, pamiętaj, no że... No wiem. No dobrze.
Żegnajcie, kurzajki. Au. Nie będzie mi was brakować. Mali Agenci byli bardzo cool. Bardzo dobry film. Wydaje mi się, że jak mnie pytałaś o moją pierwszą dużą rolę, jest szansa, że to Mali Agenci byli moją pierwszą dużą rolą. Co to ma niby być? Autoportret? Co to ma niby być? Autoportret? Mamo, on mnie przedrzeźnia! Mamo, on mnie przedrzeźnia! Tam też właśnie z Joasią Jabłczyńską. Joasia Jabłczyńska była siostrą. Tu jest zielony! Najpierw niebieski! Ja się bardzo cieszyłem z tego filmu. On też, ja się tam zidentyfikowałem trochę z tą postacią, bo w ogóle trochę smutne, bo rzeczywiście dużo moich postaci, które robiłem, to byli tacy nieudacznicy na początku, a potem taka progresja do tego, że udaje im się coś osiągnąć i że jest great success. To jak dzieci? Pomożecie? Devlin, jak masz sprawę do Cortezów, to do wszystkich Cortezów. Nawet do rodziców. Od tej pory cokolwiek robimy, robimy razem. Pamiętam, że gramy, robimy tam rzeczy, jest scenariusz i pamiętam, że nagle mi mówią Joasia mi mówi i realizator mówi mi, wiesz co, tutaj zmienimy tekst. Był tekst, był napisany, o, wujek jakiś tam, nie? I trzeba było przywitać tego wujka, o, jakiś tam wujek, nie? Oni mówili, wiesz co, zrobimy inaczej, zrobimy cześć ty stary dziadzie, nie, czy coś takiego, nie, i jakieś tam przekleństwa powrzucali, jakieś tam takie rzeczy. Ja mówię, ale dlaczego? Mówię, a taki żarcik robimy koledzy, który będzie to montował później, nie, więc zrobiliśmy normalnie, a poza tym zrobiliśmy to źle i oni to źle tam wrzucili, nie. I to też było ciekawe, że oni mnie tam traktowali jak dorosłego, to też było bardzo ciekawe. A ty właściwie kto? Juni Cortez, ex-agent specjalny OSS i muszę się dostać na poziom 5. Zostało mi już tylko kilka godzin, zanim zabawkarz zapanuje nad całym światem. Poziom 5? 5 nie da się przejść. Może i nie, ale ja niestety mam zadanie. Hey, Res! Ten koleś chce przejść poziom 5. Życzę szczęścia. To były te czasy, tak, się szło do IMAX-a, zakładały się te okulary i było wow. Wirtualna rzeczywistość. Grafika niczego sobie. Nie wiem, czy ten film zrobił dużą karierę. Wtedy chyba był duży. On nie został takim, nie ma takiego, nie został w naszej świadomości taki Harry Potter. Harry Potter to trwa i będzie trwał jeszcze dużo czasu. Mali Agenci wtedy byli duzi. Krzysiu, czas do szkoły. Już idę, mamo. Krzysiu było dużo. Bo było dużo Kubusiów Puchatków. Było bardzo dużo wersji Kubusia Puchatka i dużo było Krzysiu w Kubusie Puchatku. Jonasz też był Krzysiem. Bo tutaj spotkamy wkrótce was, gdzie stuwiekowy rośnie las, który od wieków. Mamo, wróciłem! I w księdze tej się skrył. Jestem fanem też, że postać Jonasza wróciła. Ja poznałem tego człowieka trzy razy w życiu go widziałem gdzieś, jak się mijaliśmy w studiach, nie? Generalnie. Ale jego nazwisko jakby krążyło wokół mnie dużo, no bo jego głos słyszałem cały czas i się tak zastanawiałem, kim jest ten człowiek, ale jakby w innych moich gronach warszawskich jakby nigdy nie doszło do tego, żebym go poznał. Krzysia robiłem i Krzysia to miło, że zrobiłem, ale pamiętam, że nie robiłem go dużo. To było parę odcinków. Gdzieś tam w jakimś zastępstwie, ale robiłem tego Krzysia trochę tak. Do wozu! I żeby mi żaden nie gadał! Ta klatka jest za ciasna! Tak, miś w klatce jest cute. To jest jedno zdanie. To jest jedno zdanie. Wiesz w ogóle, dlaczego to znalazłaś? Wiesz, dlaczego to tam jest wpisane? To w ogóle jest... Co? Pamiętam, że poszliśmy na Shreka robić gwarki do Shreka. No i było nas tam dużo. No wiesz, jak się robi gwarki. No gwarki się robi tak, że jest duża grupa, się idzie po kolei, wszystkie rzeczy, które nie są nagrane i wybiera się. No tu jest takie nienagrane, kto będzie robił to, kto robi Pinokia, który ma 3 zdania, kto robi tą rolę, która ma to, kto robi to, kto robi tamto. I po prostu się zbiera, nie? Więc ja pamiętam, że miałem jedno zdanie, w którym płakałem. A nie, mówiłem jedno zdanie. Ta klatka jest za ciasna. Ta klatka jest za ciasna. Moi znajomi w liceum to znaleźli i w liceum dużo znajomych na mnie mówiło Krzyś Miś, od tego misia w klatce, no, od tego misia w klatce ze Shreka, no bardzo cute postać. Zapomniałem o tym też, ale jest bardzo cute.
Tak, Krzyś Miś był. I więc stwierdzili, nie no Krzysiu, taką jesteś gwiazdą, a nie ma tej najważniejszej roli, nie ma jej wypisanej na Filmwebie, nie ma jej wypisanej na Wikipedii, trzeba ją dopisać. No ten dopisali. No i widzisz, i dotarła ta, przez tą ich decyzję, co dopisali tą rolę, która się składa z jednego zdania, trafiło na twoją kartkę i teraz o tym rozmawiamy. Cześć! Szukamy kogoś, kto się nazywa... Jenny, kto zrzucił tak mega obciak i wycalował bestię w zachowance. Rozumiem, że ciężko jest być szkolnym przygłupem, ale możecie mi powiedzieć, gdzie znajdę Artura? Na stadionie. I tam jest takich dwóch nerdów, którzy grają w Dungeons and Dragons. A i generalnie seple i są, mają aparaty na zębach z tymi nerdami, nie? I pamiętam, że grałem go ja z Jonaszem. I pamiętam, że tam wiesz, znowu trzy zdania czy pięć, ale pamiętam, że śmianie się, wiesz, jakieś po prostu zupełnie nieistotne dla fabuły, ale istotne dla tła i dla vibe'u i dla tego wszystkiego. Taka super głupia, zabawna rola. Nie, oczywiście tam poza tym w tym rzeku, czy no to oczywiście było tam pięć innych, no bo to zawsze tło. Ale pamiętam właśnie, że graliśmy tych już kogoś tam wrzuciliśmy do jakiegoś kosza, heszkowaliśmy z tego. No zabawnie było. Jezu. Powinieneś się wstydzić, chłopcze. Ale to nie ja, to oni. Ale tak, żeby zmieniać barwę, to nigdy tego nie robiłem. To jest ciekawe, no bo większość aktorów dubbingowych robi tego strasznie dużo, nie? A ja najczęściej robiłem takim prawie swoim głosem, tylko że dopasowanym do postaci w jakimś tam stopniu. Tato, zobacz, jak jestem duży! Właśnie się mierzyliśmy. Rosnę jak na drożdżach! Jestem taki duży jak ty, kiedy byłeś mały! No fakt. Większość jednak postaci, jak byłem dzieckiem, to grałem takich postaci młodych. Nie? Dzieci przed mutacją, wysokim, jasnym głosem, młodym. I pamiętam, że jak już się zrobiłem starszy, miałem tam 15, 16, 17 lat, to wtedy się zaczęło zmieniać, bo mój głos się zaczął zmieniać, a ja jakby wciąż wpadałem w te zwyczaje, które miałem z tego siedmiolatka i czasami musiałem sobie ten głos obniżać, żeby robić postaci, które są starsze i dojrzalsze. Ale w sumie teraz nie wiem, bo nawet jak mówię teraz, to słyszę, że mam strasznie jasny głos cały czas. Cały czas mam taki strasznie wysoki, leciutki. Zdarzało mi się, że obniżałem ten głos. Zdarzało mi się, że robiłem takie... Pamiętam jedną postać z Awatara. Nie tego filmu, tylko tego serialu. Nie wiem, czy pamiętasz Awatara. Ja nie oglądałem tego. Wtedy jeszcze nie oglądałem tego serialu, a ostatnio go obejrzałem i miałem takie... Oglądałem cały ten serial. Oglądam po angielsku. Oglądam i mam takie... Kojarzę skądś. Tę scenę skądś kojarzę. A to był, wiesz, trzeci sezon. Nie obejrzałem go wcześniej. Nie patrzę, czy... Kojarzę skądś tę scenę. No bo czy kojarzę skądś tę postać? Sobie myślę... I klikam na Netflixie, język zmieniam, nie? Zmieniam język... I zmieniam język na polski. I słyszę swój głos. I mam... O! Surprise! To moja postać. Jestem Jet, a to moi wojownicy o wolność. Żądełko i strzała. Cześć! Witam. Mam propozycję. Słyszałem, że kapitan jada jak król, a nam, uciekinierom, dają odpadki. Był takim trochę bad boyem i coś tam, wiesz, nie do końca był taką pozytywną postacią. Był taki trochę, był cool i był mroczny i był taki, coś tam było w nim ciekawego, coś tam się z nim działo. Nie był takim po prostu dzieciakiem, który gdzieś tam biegnie. I pamiętam, że do tego to musiałem sobie ten głos zmienić, tak żeby nie wpadał w te lekkie, wysokie tony, tylko żeby był taki troszeczkę bardziej ustabilizowany i troszeczkę bardziej jakiś, nie? Ale generalnie to nie. Generalnie to leciałem na swoim głosie. Co tam, synku? Nic, mamo. Oglądasz telewizję? Tak, to znaczy ja sobie na razie zajmuję miejsce. A to jest najlepsze miejsce, prawda? No tak. Byłem Ciapkiem. Pamiętam, że coś było z tymi Dalmatyńczykami. Kim jest Ciapek? Jakimś małym piesełem? Gotowi do oglądania? Moje miejsce! Jak ja mam słodkie postaci. Ten Miś, ten Bryczek, o którym zapomniałem. Ciapek z 100 Dalmatyńczyków. Umieram! Moją jedną linią, którą miałem zrobić, było Umieram. Jestem Jakub, a to mój dom. To znaczy nasz rodzinny dom. Nowy dom w Montrealu. Dziwna postać, dziwny serial. Taki bardzo ładna kreska.
Pamiętam go, bo też go dużo robi, bo to była główna rola, nie? To ja. A to mój brat Noe. Jakub miał dwójkę starszego rodzeństwa. Brata i siostrę. Kto grał brata, a kto grał siostrę? Możemy zgadnąć. Zgadujmy, bo tak wiele nazwisk się tu przewaliło przez te procesy, prawda? Tak wiele osób robiło to wszystko. Ja! Ale pamiętam, że na Jakubie, tam były chyba dwa sezony tego serialu i zrobiłem pierwszy. I pamiętam, że wróciłem kiedyś po wakacjach zrobić drugi. Okazało się, że mój głos się zmienił tak mocno, że już nie mogłem go robić. To był ten przełamanie mutacyjne. To był ten moment, kiedy mój głos się zmienił tak, że już przestałem, że pojawiło się za dużo dolnych rejestrów. I już nie można było robić wysokiego takiego super dzieciaka. Dobry szpieg jest młody, zna komputery i dobrze wie, jak trzymać się z dala od niebezpieczeństwa. Spike! Eldest offspring of Derken. Jakiś najgłówniejszy dzieciak. Co to w ogóle? Dlaczego to wypadło z mojej głowy? Czy to był serial, film? Cześć, młody. Tego szukasz? O! Trzy sezony? What? I robiłem tam jakąś główną postać? Wow. Dzwonię do mamy. Nie rób tego, to są jej pierwsze wakacje od wieków. A kto się nami zajmie? Mały brat, a to wczesna rola bardzo. Jest bardzo dawno. Poradzimy sobie. Pokażemy, że jesteśmy odpowiedzialni. Nie jesteśmy. Pamiętam, że ten serial był dla mnie za stary. Pamiętam, że ja miałem wtedy 9-10 lat, bo byłem w wieku tego brata i pamiętam, że ja w ogóle nie rozumiałem tych jej problemów. Pamiętam, że ona miała jakieś tam romanse, jakieś tam high school drama była, a ja pamiętam, że ja się znowuż identyfikowałem z tym jej bratem, który nie ogarniał w ogóle tej jej high school dramy, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Hej, dokąd idziesz? Chcę trochę pograć. O nie, nic z tego. Najpierw skończysz kolację i pomożesz w zmywaniu. Mici nie kazałaby mi zmywać. Ale Mici to już przeszłość. Ale to Josha też robiłem w Drake'u i Joshu. To było dużo Joshów. Twoi rodzice nie mogą jechać do babci bez ciebie? Wrócę na Sylwestra. Ale chciałem spędzić święta z tobą. Nie możesz wrócić wcześniej? Spróbuję. Nie spróbujesz. Nie dąsaj się. Właśnie się dąsam. Bardzo fajny serial dla mnie. Ja się bardzo dobrze bawiłem. Szczególnie, że tam po prostu go robiliśmy tak, w pewnym momencie, że go po prostu puszczaliśmy. I jechaliśmy, no. I tam nie było po co przewijać fragmentów. Nie, no, czasami się trzeba było cofnąć, jak to trzeba było poprawić. Ale generalnie, no bo normalnie jest tak, że przychodzisz do sceny, oglądasz scenę, nagrywasz scenę, jedziesz dalej. Przychodzisz do kolejnej sceny, nagrywasz scenę, jedziesz dalej, nie? W Drake'u i Joshu to po prostu włączaliśmy od początku. No, mam nadzieję, że ty i Sally jesteście razem szczęśliwi. Dzięki, Josh, jesteś słodki. I to jakby moja kariera już się kończyła z paru przyczyn. Przyczyna numer jeden była taka, że ja nie chciałem wiązać z tym swojej przyszłości, a wszedłem już w ten wiek, w którym straciłem to, że jestem dzieckiem dubbingu. Już nie było ról naturalnie dla mnie. Nie było już takich ról. Były role, które ja mogłem wziąć i rzeczywiście miałem to, że byłem strasznie dobrze wytrenowany. Synchron, operowanie scenariuszem, wszystko po prostu wbudowane we mnie. Ale ja jestem dość mało artystyczny i dość mało tak naprawdę aktorski. A pamiętam, że wtedy, jak już skończyłem 20 lat, to się zaczęło pojawiać bardzo dużo ludzi po szkołach aktorskich, ludzi, którzy chcieli wiązać swoje życie z twórczością, ludzi, którzy angażowali się w to, żeby robić tego coraz więcej. I pamiętam, że no ja mogłem zostać wtedy w tym świecie i zacząć dbać o swoją markę osobistą, zacząć się rozwijać, zacząć coś ten, ale stwierdziłem, no chyba czas ustąpić miejsca. No i nigdy jakby się tak oficjalnie nie pożegnałem. No zrobiłem ostatnią rzecz, pamiętam, że zadzwoniłem, czy nie ma czegoś dla mnie. Pamiętam, że zrobiłem coś w zeszłym roku, nie? Taka zobaczyć, jak tam się bawię, czy to wciąż działa tak samo, czy gwareczki można sobie zrobić, nie? Więc zrobiłem sobie jakąś tam małą rolę w zeszłym roku. Ale generalnie to moja kariera się skończyła, jak wyjechałem z kraju. Wyjechałem z kraju na stałe i przestałem odbierać telefony. Nie pomyślałem o tym, bo pewnie może dzwoniły. Może mój stary telefon dzwonił,
a był włączony. I nie było niczego, ale to nie było tak, że były jakieś role, których nie domknąłem, że... Nie, wszystko zamknąłem, wszystko było zamknięte, zrobione. I postanowiłem pójść w inną stronę z moim życiem.